Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj przede wszystkim będziemy mówić o piłce ręcznej kobiecej. Do rywalizacji ligowej wrócił Myny Stanisław Koszalin. I w tej pierwszej kolejce po przerwie nasza drużyna mierzyła się na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce. O tym, co się działo w tym meczu, a także o tym, co będzie się działo w najbliższym tygodniu, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nią Anna Mączka. Myny Stanisław, witam. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć, że trochę tak można było odwyknąć trochę od szczypiorniaka w wykonaniu ligowym i to trzeba chyba podkreślić, że ta przerwa była naprawdę bardzo długa. Tak, przerwa była bardzo długa. Bardzo ciężko trenowałyśmy, przygotowywałyśmy się do następnych meczy. No i pierwszy mecz po przerwie niestety nie poszedł po naszej myśli. Myślę, że zdecydowanie za wolno grałyśmy w ataku, popełniałyśmy zbyt dużo prostych błędów, a w obronie za mało agresywnie, przez co zawodniczki łatwiej zdobywały bramki i niestety przegrałyśmy ten mecz. A to widać też po statystykach. Właściwie ta pierwsza połowa wam kompletnie nie wyszła. To widać było, że gdzieś ciężko było wejść w to spotkanie. Kiedy już weszłyście w drugą część, to w zasadzie już było po zawodach. Tak, od początku mecz nie układał się po naszej myśli. Źle weszłyśmy w spotkanie. Próbowałyśmy gonić dziewczyny z Kobierzyc, natomiast no, nie udało się niestety. KPR gminy Kobierzyce, zespół, z którym mierzyłyście się w poprzedniej rundzie i wygrałyście to w Koszalinie. Wtedy zespół z Kobierzyc przeżywał, nie ma co ukrywać, kryzys. Ten kryzys w pełni wykorzystałyście, odniosłyście tutaj zwycięstwo. I co? To teraz KPR, można powiedzieć, że kryzys ma za sobą, czy to gdzieś my jeszcze nie za bardzo weszliśmy w sezon? Myślę, że potrzebujemy jeszcze chwili czasu na to, żeby dokładniej przygotować się, przećwiczyć taktykę, obronę przede wszystkim. Jesteśmy drużyną, która lubi sprawiać niespodzianki i mam nadzieję, że w najbliższą środę tą niespodziankę sprawimy. Co do rywala KPR gminy Kobierzyca, to nie jest przypadkowy zespół, to jest wicemistrz Polski, to jest zespół, który w ostatnich latach mocno sprawiał nam tutaj problemy. Ekipa, która bardzo chimerycznie ostatnio się prezentuje. Można było liczyć na jakąś drobną niespodziankę, no ale tutaj chyba jednak to doświadczenie było po stronie Kobierzyc. Tak, Kobierzyce to bardzo dobry zespół, mają świetne zawodniczki, z sezonu na sezon grają coraz lepiej, chociaż tak jak pan powiedział, ostatni czas miały taki dosyć średni, bo kilka wpadek im się zdarzyło. Miałyśmy nadzieję na niespodziankę kolejną, na wygranie tego meczu, no ale mówię, całkowicie mecz nam nie wyszedł i teraz zapominamy o tym i myślimy o kolejnym meczu. No jak to jest nasza drużyna? To jest taka ekipa, która gdzieś musi się zbudować, potrzebuje czasu na to, żeby osiągnąć odpowiedni poziom, czy po prostu musimy liczyć na to, że tego dnia wszystkie zawodniczki naszej drużyny po prostu zagrają dobrze i wtedy mamy konkretny wynik? Myślę, że czas na zgrywanie się już był i po prostu no, musimy czekać na to, żeby więcej zawodniczek weszło na wyższy poziom i nie bały się i pokazywały to, na co je stać i wtedy myślę, że o wynik nie trzeba będzie się martwić. W ostatnich spotkaniach imponująca jest twoja dyspozycja strzelecka. Można powiedzieć, że gdzieś tam wyrastasz na takiego lidera ofensywy naszej drużyny. Tak to wygląda przynajmniej na razie. Tak naprawdę na bramki, które rzucam, pracuje cały zespół, więc no, ja je po prostu rzucam, kończę akcję, a mówię, cały zespół pracuje i na tym polega piłka ręczna. Posłuchajmy pomyczowych wypowiedzi. Na moje bramki pracował cały zespół. Mówię, super funkcjonowała obrona, ja tylko biegałam. Fajnie, że gdzieś ta skuteczność była okej. Okay. A czuję się bardzo dobrze, tak jak cały zespół. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego pojedynku, ponieważ Koszalin gra troszkę niewygodnie, bardzo długo w ataku, usypia obronę, ale myślę, że dzisiaj ta obrona funkcjonowała bardzo dobrze, z czego mogliśmy wyprowadzić łatwe bramki, jakimi są kontry. Mamy swoje cele. Grudzień był czasem, gdzie poświęciłyśmy na jakieś takie małe niedoskonałości. Teraz funkcjonuje wszystko dużo lepiej i mam nadzieję, że będziemy wygrywać. Graliśmy chyba zbyt ospale, zbyt wolno w ataku i w obronie. Brakowało nam szybkości, dynamiki w ogóle w akcjach, przede wszystkim ofensywnych. No i w obronie byliśmy zbyt pobłażliwi dla przeciwnika i to chyba z tego powodu przegraliśmy po prostu. Dzisiaj przeciwnik był lepszy. Teraz mamy zawodniczki, które wróciły do zdrowia, wszystko jest ok, tylko no niestety taki jest nasz skład, mamy tylko 12 aktualnie zawodniczek do dyspozycji. Próbujemy jeszcze się wzmocnić w tym sezonie,
Być może nam się to w najbliższych tygodniach uda i już na następne mecze będziemy występowali w większym składzie. Na pewno chcielibyśmy poprawić miejsce z ubiegłego sezonu, czyli wyżej niż piąte. Będzie to bardzo trudno, ale spróbujemy. Chociaż to miejsce z piąte, żeby mieć na koniec sezonu, to będzie dla nas naprawdę duży sukces. Tym bardziej, jak pani powiedziała, że jest nas niewielu do... Niewiele zawiększyć do gry. Nie spodziewałam się tego, że to zwycięstwo będzie aż tak wysokie, natomiast bardzo mocno i solidnie przepracowaliśmy półtora miesiąca, gdzie nie było rozgrywek Superligi i dzisiaj bardzo widoczna była ta praca. Dziewczyny są super przygotowane motorycznie, także myślę, że w tym elemencie bardzo mocno odstawaliśmy od rywala. Cieszę się, że w końcu z Koszalinem wygraliśmy dużą ilością bramek. Cele są krótkofalowe, myślimy o każdym kolejnym meczu, o każdym kolejnym weekendzie i będziemy robić wszystko, żeby do końca walczyć o strefę medalową. Podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 12 serii spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. KPR Gminy Kobierzyce pokonuje Młyny Stoisław Koszalin 31-23. Zagłębie Lubin pokonało MKS Funfloor Perwer Lublin 28-25. Eurobut JKS Jarosław lepszy od startu Elbląg 29-23. Piotrkowia pokonała Suzuki Koronę Handball Kielce 35-26. W tabeli prowadzi Zagłębie z dorobkiem 33 punktów, 30 ma Perła Lublin, 21 KPR Gminy Kobierzyce, tyle samo Eurobut JKS Jarosław, 18 Piotrkowia, 11 Młyny Stoisław Koszalin, 9 Start Elbląg i 1 punkt Korony. Program 13 kolejki zespół koszański zmierzy się w najbliższą środę z Zagłębiem Lubin. KPR Gminy Kobierzyce podejmuje Eurobut JKS Jarosław. Suzuki Korona Handball Kielce zmierzy się ze startem Elbląg i Perła podejmie Piotrkowie. Co do najbliższego rywala, waszym przeciwnikiem będzie mistrz Polski. Zagłębie Lubin ostatnio regularnie dosyć z nami wygrywa, choć to zespół, który troszeczkę wcześniej była ekipa, którą bardzo mocno zespół koszański naciskał i te mecze gdzieś tam były wyrównane. Możemy liczyć na to, że tak będzie i tym razem? Zagłębie jest świetnym zespołem. Naprawdę wydaje mi się, że z meczu na mecz grają coraz lepiej, są bardzo zgrane, ale uważam, że jeżeli będziemy... W pełni zmobilizowane czy przygotowane? Nie, przygotowane na pewno będziemy, ale będziemy realizowały plan na ten mecz, to myślę, że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Tym bardziej, że na przykład w zeszłym sezonie byłyśmy jedyną drużyną, która wygrała z nimi za 3 punkty. No, w tym sezonie też gdzieś już Zagłębie zgubiło punkty, także to pokazuje, że jest to zespół, który można gdzieś tam ukuć. Tak. Nie ma zespołów niepokonanych. Zaraz po tym meczu grajecie też mecz pucharowy. Puchary to też gdzieś tam pojedynki, w których zespół koszański się nieźle spisywał w ostatnich latach. Co prawda gdzieś tam brakowało, żeby ten puchar polski zdobyć. Zresztą finał nie tak dawno w wykonaniu naszej drużyny, no, ale nie w tym rzecz. Puchar nie traktujecie pewnie po macoszemu, trzeba się mocno zmobilizować i walczyć o... Oczywiście, my do każdego meczu przygotowujemy się bardzo solidnie. Pojedziemy tam tylko po zwycięstwo i myślę, że tak się zakończy to spotkanie. Także Państwa serdecznie zapraszam. Wracamy do piłki ręcznej kobiecej po długiej przerwie. Już w najbliższą środę nasza drużyna zmierzy się we własnej hali z mistrzem Polski Zagłębiem Lubin i oczywiście Państwa serdecznie na to spotkanie zapraszam. No a też jak Państwo chcą się wybrać na mecz pucharowy, to też serdecznie zapraszam. A moim Państwa gościem była dzisiaj Anna Mącz. Młyny Stoisław Koszalin. Dziękuję. Dziękuję. Po 4-tygodniowej przerwie Żak Koszalin wraca do rywalizacji ligowej. Nasz pierwszoligowiec zmierzył się na wyjeździe z Sokołem Łańcut. Większość drużyn tydzień wcześniej rozegrała ostatnią kolejkę pierwszej rundy. Żak wtedy nie grał, dlatego miał dłuższą przerwę niż pozostałe ekipy i jechał na mecz do lidera. Zmagań z jakim efektem? No cóż, Sokół okazał się lepszą ekipą od naszej drużyny i odniósł pewne zwycięstwo. Podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań.
Wyniki 18. kolejki spotkań w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn. WKK Wrocław przegrywa z Górnikiem Wałbrzych 74-84. Księża Kłowicz przegrywa z AZS-em UMCS Start 2 Lublin 82-87. Sokół Łańcuch pokonał Żaka Koszalin 96-79. Miasto Szkła Krosno wygrało na wyjeździe z SKS-em Starogard Gdański 76-72. Politechnika Opolska pokonuje Dziki Warszawa 76-69. Turów Zgorzelec pokonał we własnej hali Śląsk 2 Wrocław 84-70. Decka Pelplin wygrywa ze Zniczem Pruszków 77-71. Aktualna sytuacja w tabeli: na czele Sokół Łańcuch z zarobkiem 32 punktów, 30 ma Górnik Wałbrzych, 29 Politechnika Opolska, 28 Kotwica Kołobrzeg i GKS Tychy, 26 Start, po 25 Miasto Szkła Krosno i WKK Wrocław. Dolna część tabeli: SKS ma 25 punktów, 24 AZS AGH Kraków, tyle samo Decka Pelplin, po 23 Śląsk 2 Wrocław, Dziki Warszawa i Żak Koszalin, 22 Księża Kłowicz, po 18 Znicz Basket Pruszków i Turów Zgorzelec. Program zmagań na ten tydzień w ramach 18 kolejki: GKS Tychy zmierzy się z AZS-em AGH Kraków. W ramach 19 kolejki Politechnika Opolska podejmie Księża Kałowicz, Żak Koszalin podejmie we własnej hali GKS Tychy, Sokół Łańcuch zmierzy się z Turowem Zgorzelec, Dziki Warszawa podejmują WKK Wrocław, Zniczy zmierzy się z Miastem Szkła, Kotwica podejmuje Górnika, AZS Start zmierzy się z SKS-em i Decka podejmuje Śląska 2 Wrocław. Piłkarze ręczni Kospel Gwardii Koszalin przygotowują się do rundy rewanżowej w pierwszej lidze. Tym razem wzięli udział w turnieju memoriałowym. Była to szósta edycja zmagań w Gryfinie. Nasza drużyna rozegrała dwa spotkania. Najpierw mecz półfinałowy ze Stalą Gorzów, przegrany przez naszą ekipę. Następnie rywalizacja o trzecie miejsce z UKS-em Trójka Nowa Sól. Tutaj wygrana naszej drużyny 40-25. I nasza ekipa ostatecznie została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Turniej cały wygrała Stal Gorzów. Nasza drużyna nadal będzie się przygotowywać, bowiem wróci do zmagań ligowych pod koniec stycznia. A dzisiaj to wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.